Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Potwierdziły się doniesienia naszego dziennika. Na dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zgłosił kandydaturę Beaty Szydło na premiera. Szydło podziękowała prezesowi, zwracając się do niego bardzo osobiście. Drogi Jarku. Tarnów, Gdańsk, Siedlce, Poznań. Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości na warszawski Torwar przyjechali z całej Polski. Dziękuję! Bo właśnie podziękowanie tym wszystkim, którzy angażowali się w zwycięską kampanię Andrzeja Dudy, było jednym z celów tego spotkania. Dziękował Jarosław Kaczyński. Byliście tymi, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Chciałem podziękować także tym wszystkim, których tu nie ma, a którzy wzięli udział w kampanii. Osobiście za pracę w kampanii dziękował gość honorowy konwencji, prezydent elekt Andrzej Duda. To ja dziękuję. To ja dziękuję także wszystkim tym, którzy mi zaufali i oddali na mnie głos. Ale dziękuję w ogóle wszystkim, którzy poszli do wyborów. Ale szczególne podziękowania zarówno z ust Jarosława Kaczyńskiego, jak i Andrzeja Dudy popłynęły pod adresem jednej osoby. Nie byłoby mnie pewnie tutaj dzisiaj w tym miejscu, jako prezydenta elekta, gdyby nie niezwykle mądra i wspaniała kobieta. I właśnie Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, szefowa kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, była główną bohaterką tej konwencji. Pozwalam sobie poinformować Państwa, że postanowiłem zwrócić się do naczelnych władz Prawa i Sprawiedliwości o wysunięcie kandydatury pani Beaty Szydło na stanowisko premiera. Jeśli zwyciężymy... Prezes Prawa i Sprawiedliwości krótko uzasadnił ten wybór. To rozwaga, pracowitość, energia. Jarosław Kaczyński chce, aby Beata Szydło była częścią drużyny Andrzeja Dudy, bo to prezydent ma być liderem zmian w Polsce, liderem przebudowy państwa. Zależy nam na tym, żeby od jesieni w Polsce była pełna zgoda, żeby i ośrodek prezydencki, i ośrodek rządowy wspólnie działały na rzecz naprawy Polski. Beata Szydło podjęła wyzwanie i dziś w swoim wystąpieniu przedstawiła zarys programu. Bo tylko słuchanie i słyszenie, co mówią do nas ludzie, ma sens. Obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku, 500 zł na dziecko. To postulaty, które pokrywają się z tym, co w kampanii mówił Andrzej Duda. Czas skończyć ze zwijaniem polskiego państwa. Beata Szydło odwoływała się do swego doświadczenia jako samorządowca. Przed laty była burmistrzem Brzeszcz w Małopolsce. Odwoływała się także do swej kobiecości. Ja jestem kobietą, która jak dojdzie do niebezpieczeństwa, nie ucieknę i nie schowam się w domu. To aluzja do niefortunnej wypowiedzi premier Kopacz z początku jej urzędowania. Obecna premier nie uniknie porównań z Beatą Szydło. Będzie na pewno o wiele lepszym premierem niż pani Kopacz. Jest bardzo, no, ma predyspozycję do tego i wydaje mi się, że będzie idealnym premierem. Politycy Platformy Obywatelskiej już próbują zdyskredytować kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zarzucając jej, że będzie sterowana z tylnego siedzenia przez prezesa partii. Niezależnie od tego, kto, no to nikt chyba nie neguje decyzyjności Jarosława Kaczyńskiego, więc mogą być różne twarze de facto. Decydentem jest Jarosław Kaczyński. Odpowiedź kandydatki Prawa i Sprawiedliwości jest krótka. Nazywam się Szydło, Beata Szydło. Dla Platformy Obywatelskiej Beata Szydło jako kandydat na premiera będzie trudnym przeciwnikiem, podkreśla socjolog profesor Jacek Kurzępa. Jest żelaznego charakteru. To znaczy, że potrafi w sposób subtelny dla niewiast, tak samo konsekwentnie i skutecznie, jak potrafią to niewiasty, osiągać zamierzone cele. Postać Beaty Szydło idzie w poprzek kreowanemu przez lata wizerunkowi Prawa i Sprawiedliwości jako partii agresywnej i groźnej. Pokazanie prezes Szydło ma odwrócić ten trend, podkreśla dr Agnieszka Łukasik-Turecka. Beata Szydło jest teraz bardzo dobrze notowana, jest uznana za matkę sukcesu Andrzeja Dudy.
jest na fali, utrzymuje się na fali, odbierana jest jako rozważna, spokojna, zrównoważona, nie ma dużego elektoratu negatywnego. Udana konwencja na Torwarze, przygotowana przez posła Marcina Mastalerka, bliskiego współpracownika Andrzeja Dudy i Beaty Szydło, ma być początkiem marszu po zwycięstwo jesienią. Politycy Prawa i Sprawiedliwości liczą, że będzie podobnie jak z pierwszą konwencją Andrzeja Dudy w lutym, która stała się swoistym przełomem. Platforma Obywatelska w punkcie zwrotnym, u koalicjanta bez zmian. Ewa Kopacz przedstawiła na dzisiejszej konwencji główne kierunki programu przed jesiennymi wyborami. Cały program poznamy we wrześniu. W Polskim Stronnictwie Ludowym, choć wniosek o odwołanie Janusza Piechocińskiego z funkcji prezesa się pojawił, to większość zdecydowała o jego odrzuceniu. Od roku nad Platformą Obywatelską kłębią się czarne chmury. Pojawiające się kolejne nagrania kompromitujących rozmów czołowych polityków, a w końcu wyciek z akt śledztwa. To doprowadziło do ostatnich zmian w rządzie. Dzień dobry, witam Państwa na briefingu pani premier. To miał być początek nowego otwarcia, otwarcia, które ma poprowadzić Platformę Obywatelską do zwycięstwa. Dziś konwencja wyborcza, przed budynkiem pikieta środowisk narodowych. Wewnątrz punkt zwrotny. Takim hasłem firmowano dzisiejsze spotkanie. W pierwszym rzędzie ramię w ramię z premier Ewą Kopacz młodzi, nieznani działacze Platformy. Będę chciała parytetu młodości, parytetu wieku. I nie chcę wam niczego obiecywać, ale chcę, żebyście byli w przyszłym Sejmie. A wtedy, kiedy wygramy wybory, również w przyszłym rządzie. Wy macie w tym Sejmie załatwić sprawę młodych ludzi. To nie była jedyna próba odcięcia się od zużytych, dojrzałych twarzy. Musimy zastanowić się, jak dotrzeć do młodych, bo wydaje mi się, że oni czują się przez nas trochę pozostawieni sami sobie. Musimy ich zawsze słuchać. Praca, godna płaca i mieszkanie to elementy programu skierowanego do młodych. Zespołem, który ma przygotować konkrety, pokieruje 35-letnia Agnieszka Pomaska. W trakcie konwencji głos zabrały również nowe twarze w rządowych ławach. Teraz jestem w drużynie Platformy Obywatelskiej. Prawdziwi mistrzowie wygrywają nawet wtedy, gdy nie wszyscy w nich wierzą. Ale wtedy zwycięstwo smakuje najbardziej. Bo o trzecie z rzędu zwycięstwo w tej trudnej jesiennej walce będzie ubiegać się Platforma. My służymy i chciałbym, żeby to przesłanie służenia, misji było najważniejszym elementem oceny każdego z nas. Minione 8 lat było różne, niektórzy politycy zawiedli. Dziś za te błędy przeprosiła premier rządu Ewa Kopacz, twierdząc jednocześnie, że Platforma nie zaprzepaściła swoich ideałów. Nadal Platforma dba o proste ludzkie sprawy, te zwykłe, te na co dzień, te problemy, o których ludzie nawet głośno nie mówią, ale te problemy, które niekiedy komplikują im w sposób szczególny ich życie. Dziś przedstawiła kierunki i pomysły, z którymi Platforma wyjdzie do Polaków. 10 dziedzin to gospodarka, podatki, polityka miejska i wiejska, edukacja i kultura, program dla młodych, polityka rodzinna, senioralna i zdrowotna, sprawy europejskie i bezpieczeństwo. O tym bardzo ogólnie. Myśmy jasno powiedzieli, że my chcemy zarysować pewien kierunek, że chcemy powiedzieć, jakie będą obszary programowe. Natomiast dopiero program zostanie przedstawiony we wrześniu i tam znajdą się na pewno konkretne propozycje. Program ma być szeroko konsultowany z Polakami również za pośrednictwem internetu. Wszystko po to, by odbudować zaufanie i kontakt z wyborcą. Jedynym zwrotem w postrzeganiu Platformy przez wyborców mogłaby być dymisja pani premier Kopacz. Niezależnie od tego, jakie postulaty nie byłyby dzisiaj przedstawione, to ta czaszka już się nie uśmiechnie. To kierownictwo partii, to kierownictwo Platformy nie przekona do siebie ani jednego nowego wyborcy. Uważa Jarosław Gowin. Konwencja, choć miała być punktem zwrotnym, czymś nowym, to odwieczna zasada Platformy, straszenie PiS-em pozostało. Panie prezesie, czy pan naprawdę chce się wycofać? Czy pan chce tylko rządzić z tylnego siedzenia? Czy zemsta i destrukcja wyparowały już panu z głowy?
I wreszcie, kiedy pan wypuści z domowego więzienia Antoniego Macierewicza i panią profesor Pawłowicz? Punkt zwrotny okazał się również niewybuchem w koalicyjnym Polskim Stronnictwie Ludowym. Minione dni to wzbudzanie gorącej atmosfery wokół prezesury Janusza Piechocińskiego. PSL-owi zależy na tym, żeby odbudować swoją pozycję na wsi. Trzeba pamiętać, że tam blisko 60%, ponad 60% osób głosowało na Andrzeja Dudę i dlatego PSL, jeśli chce konkurować w najbliższych wyborach o ten elektorat, musi pokazać swoją młodą twarz. Miała to być twarz Władysława Kosiniaka-Kamysza, obecnego ministra pracy. Frakcja Waldemara Pawlaka chciała dać psztyczkę obecnemu prezesowi ludowców i obarczyć go niskim wynikiem Adama Jarubasa oraz spadającym poparciem partii. W Polsce jest potrzebna przewidywalność. W Polsce jest potrzebna racjonalność. W Polsce jest potrzebne wielkie, silne, demokratyczne, obywatelskie i praktyczne centrum. Ono może wyrastać w Polskim Stronnictwie Ludowym. Kiedy jednak na Radzie Naczelnej PSL-u pojawił się wniosek o rozszerzenie obrad, o odwołanie prezesa, nie zyskał on większości. Na razie w PSL-u brakuje młodych z ideałami. To jeszcze nie ich czas, ocenia Zdzisław Podkański. Program stary trzeba odłożyć na półkę, bo go nie zrealizowano, wręcz przeciwnie. Nie zawalczono o rolników. Minister rolnictwa nie pomógł tyle, ile powinien pomóc, a z drugiej strony brak jakiegokolwiek programu liberalnego. Podjęta próba zmiany lidera PSL-u to również próba odcięcia się od nieciekawej atmosfery wokół Platformy Obywatelskiej, której rządzącą większość od 8 lat zapewniają właśnie ludowcy. To jest cudowna umiejętność Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak będąc u władzy właśnie od 8 lat, na 4 miesiące przed wyborami zacząć brykać większemu partnerowi, koalicjantowi, no i udawać, że jest się właściwie w opozycji. Ten dzień, choć zapowiadał się gorąco politycznie, diametralnego zwrotu w koalicji nie przyniósł. Polska ma zbudować 2 satelity wojskowe. Dzięki zamieszczonym na nich kamerach nasza armia zyska możliwość wykrywania podejrzanych elementów, które będzie mogła następnie szczegółowo obserwować. Nie wiadomo, czy projekt zrealizują polskie czy zagraniczne firmy. Budowa satelitów wojskowych to dla Polski ogromne wyzwanie, ale także znaczny krok w przód. Dzięki nim można obserwować budynki, drogi i linie kolejowe. Zamieszczona na satelicie kamera pozwoli także otrzymać szczegóły poruszających się pojazdów. Jeden satelita to koszt rzędu kilkuset milionów złotych, z czego najwięcej pochłania kamera. Jej układ optyczny przypomina aparat fotograficzny z kilkumetrowym teleobiektywem, który zasilają baterie słoneczne i akumulatory. Przeciętna długość użyteczności satelity to od 5 do 10 lat. Eksperci szacują, że inwestycja we własne satelity znacznie ograniczy koszty związane z dostępem do satelitów komercyjnych. Obecnie Ministerstwo Obrony Narodowej korzysta z danych dostarczanych przez włoskie satelity. Realizacja programu, a co za tym idzie wyniesienie pierwszego satelity na orbitę, ma zająć około 8 lat. Wielki i niezwykle pogodny przyjaciel najmłodszych, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, ksiądz biskup Antoni Długosz, obchodzi dziś 50-lecie swej posługi kapłańskiej. Z tej okazji w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze sprawowana była uroczysta msza święta w intencji jubilata. Ksiądz biskup Antoni Długosz, znany szczególnie najmłodszym m.in. z programu Ziarno oraz spotkań podwórkowych kół różańcowych dzieci, świętuje złoty jubileusz kapłaństwa. W kaplicy różańcowej na Jasnej Górze wyświetlono film pod tytułem Służyć, poświęcony życiu i działalności księdza biskupa. Po premierze sprawowana była uroczysta msza święta, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Metropolita Częstochowski podkreślił, że każda rocznica święceń to sposobność do dziękowania Bogu za wszystko, co dokonało się w wymiarach łaski. Tym bardziej, że początek kapłaństwa księdza biskupa Antoniego Długosza zbiegł się z kluczowym wydarzeniem w historii Kościoła. Wasze kapłaństwo rozpoczęło się z wielkim dziełem Kościoła, którym był wówczas trwający jeszcze Sobór Watykański II. To on określał w Duchu Świętym zarówno tożsamość Kościoła, jak i rolę Kościoła, jak również nadzieję i troskę odpowiedzialności za losy świata. Z okazji tego naszego złotego jubileuszu chciałbym serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi Wacławowi Depo, który przewodniczy naszej
wielkiej uroczystości jubileuszowi. Jutro podczas 17 ogólnopolskiej pielgrzymki podwórkowych kół różańcowych dzieci ksiądz biskup Antoni Długosz będzie przewodniczył mszy świętej. W programie zaplanowano też m.in. koncert jubilata. Konferencja Episkopatu Polski powierzyła księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi funkcję delegata do spraw ruchu Wiara i Światło oraz Stowarzyszenia Arka, a także delegata do spraw młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Włosi bronią rodziny. Tysiące ludzi zgromadziło się na placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Chcą pokazać piękno rodziny, ale także protestować przeciw szkodliwej ideologii gender i promowaniu dewiacji. Manifestację Stop Gender w szkole poparł Watykan. Jej organizatorem jest Komitet Ratujmy Nasze Dzieci. Na zachodzie trwa demontaż cywilizacji chrześcijańskiej. Do szkół wprowadza się niemającą podstaw naukowych ideologię gender. Lobby homoseksualne agresywnie działa na rzecz prawnego zrównania dewiacyjnych związków z małżeństwami, włączając w to adopcję dzieci. Jako zawodowy filozof wcześniej musiałem studiować setki różnych ideologii, filozofii, koncepcji. I muszę powiedzieć, że w homoideologii, gender ideologii mamy do czynienia z kłamstwem na niebywałym poziomie. I dlatego trzeba temu się sprzeciwiać. I tak się dzieje. Włoscy katolicy zdecydowanie protestują przeciwko niszczeniu rodzin, demoralizacji dzieci i burzeniu porządku opartego na prawie naturalnym. Bardzo się cieszymy, że ludzie wychodzą na ulicę w obronie tradycyjnych wartości, tradycyjnej rodziny, przeciwko propagandzie homoseksualnej. Mamy z tym do czynienia z takimi protestami nie tylko w Rzymie. Ja byłam na proteście w Stuttgarcie, które tam są powtarzane od początku 2014 roku. Kolejna taka manifestacja odbędzie się jutro. Mówi Magdalena Czarnik z inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. Szczególnie groźne są próby narzucenia ideologii gender właśnie dzieciom. Organy międzynarodowe coraz bardziej naciskają na wprowadzenie tych genderowych programów, tak, genderowych ustaw na państwa. I oczywiście w odpowiedzi na to rodzą się manifestacje rodziców. Głównym takim punktem zapalnym są programy edukacji szkolnej, które wchodzą we wszystkich państwach Europy. Wskazuje Magdalena Trojanowska, szefowa inicjatywy Stop Seksualizacji Naszych Dzieci. I właśnie we Włoszech ma zostać przyjęta szkodliwa ustawa, która narzuci obowiązkowe wprowadzenie nauczania ideologii gender od przedszkola po uniwersytet. Dąży do tego, by weszła w życie już po wakacjach. Dlatego marsze w obronie wartości są potrzebne, mówi profesor Janusz Kawecki. Myślę, że one wszystkie są tą wyrażeniem perswazji wobec tych, którzy deprawatorów naszego życia rodzinnego. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, ksiądz arcybiskup Vincento Paglia w przesłaniu popierającym manifestację Stop Gender w szkole wskazuje, że z pełną odpowiedzialnością za naszą przyszłość musimy ukazywać dzieciom i młodzieży, a także całemu światu bogactwo i wielkość rodziny chrześcijańskiej. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Zapraszam Państwa na informacje o pogodzie. Nocą na termometrach w Polsce około 8-10 stopni. Jutro, w pierwszy dzień astronomicznego lata, deszczowo. Bez opadów jedynie na zachodzie kraju. Wiele promieni słonecznych, a na termometrach od 16 do 21 stopni. Wiatr umiarkowany z zachodu. Niewielki wzrost ciśnienia. Na barometrach w Warszawie około 1013 hektopaskali. I na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie na kolejne dni. Zapraszam. W poniedziałek na zachodzie kraju zapowiada się pochmurno i deszczowo. Na południu również popada, ale pojawi się tu więcej słońca. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą od 19 stopni na Nizinie Szczecińskiej do 23 w pasie od Podlasia przez Mazowsze po Małopolskę. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie z zachodu. We wtorek na wschodzie kraju pochmurno i deszczowo z przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze dużo chmur i mokro. Termometry wskażą od 15 stopni na Wybrzeżu do 24-25 na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Wiatr dość silny z południa.